Wydaje mi się, że przede wszystkim nie można wpadać w jakąś paranoję, ale należy zachować środki ostrożności. Należy zacząć nosić rękawiczki, bo trudno się nie witać z ludźmi. A jeśli chodzi o jakieś kulinarne... Należy wiedzieć, skąd pochodzą produkty. Wydaje mi się, że można chodzić do restauracji, które wiemy, znamy i mają jakby poczucie bezpieczeństwa od zawsze. Ale też wydaje mi się, że ludzie powinni zacząć mieć odpowiedzialność cywilną, że jeśli gdzieś wyjechali, jednak zostać w domu te 2 tygodnie przydałoby się. Pani nie rezygnuje z podróży, bo wiem, że to też jest Pani pasja, podróże. No, muszę Panu powiedzieć, że moja wróżka zabroniła mi podróżować. I trzyma się Pani tego przez jaki czas? Nie wiem, aż do odwołania.